Witamy, witam. Piotr Jaskiernia, Marek Piotrowski, witam serdecznie. Udało mi się namówić Marka, żeby nas tutaj mnie odwiedził. Jest późna godzina, więc jak tak zaśniemy w połowie rozmowy, to nam to wybaczcie, ale oboje jesteśmy po długiej trasie i po ciężkim dniu. Więc na wszelki wypadek mówimy dobranoc. Tak, a ja chciałem właśnie, no kim jest Marek Piotrowski? Zawsze mnie to fascynowało, stwierdziłem, że jak jest okazja dorwać Marka i zrobić z nim wywiad. Marek Piotrowski jest autorem książek, które ja kiedyś marzyłem, żeby napisać, ale nigdy nie byłem w stanie i nie byłbym w stanie, bo to są fantastyczne książki. Pierwsza, która była pierwsza? Kościół? Komu ufam? Dlaczego ufam Kościołowi? I to była książka zainspirowana tym, co po internecie chodziła lista iluś zarzutów pod adresem nie, Kościoła. To była książka zainspirowana moimi własnymi poszukiwaniami. Jak się też mówi często, że pierwszą książkę się pisze od początku życia do tej pierwszej książki, następną tylko od następnej książki. To była ta najdłużej pisana przez kilkanaście lat. Po prostu miałem kiedyś wątpliwości wierze i je wyjaśniałem, a jak już mi się udało je wyjaśnić, no to stwierdziłem, że warto się podzielić. A potem Kościół Oskarżony, to ta była zainspirowana tą listą krążącą po internecie. Tak, listą, a właściwie listami, bo lista ma przeważnie 60-80 zarzutów do Kościoła katolickiego z zakresu historii przeważnie. A tutaj tych zarzutów jest ponad 200, bo zebrałem z różnych list. No i postanowiłem na nie odpowiedzieć. Muszę przyznać, że jak zaczynałem pisać, to wiedziałem, że te zarzuty są bzdurne, ale nie sądziłem, że są aż tak bzdurne, jak wtedy, kiedy zobaczyłem, kiedy je zbadałem. Jeszcze mam pytanie do tej książki, bo ta książka, mam wrażenie, jest jakby pewnym uzupełnieniem pierwszej i drugiej, nie? Tu dość często nawiązujesz do tych poprzednich, a jednak tak. Mimo jest tego jest odmienna. Tak, to znaczy tutaj w zasadzie nie powtarzają się rzeczy, ale tematy się niektóre powtarzają siłą rzeczy. Na przykład sprawa niedzieli, niedziela czy sobota. Jednak ta książka ostatnia, Kościół na celowniku, jest skierowana przede wszystkim na pierwsze trzy wieki chrześcijaństwa i to, co się tam działo. I też trochę na temat bzdur, jakie się o tym opowiada. To teraz, Marku, mi powiedz właśnie, pierwsze trzy wieki Kościoła. To jest też coś, co mnie zawsze fascynowało, bo bardzo często się spotykamy z argumentem, że Kościół założył cesarz w 325 roku, zdaje się. To tak. Był ten rok, kiedy cesarz wymyślił nowy Kościół zupełnie. Co się stało między 30 rokiem a 330 rokiem? Trzy wieki nam giną, nie ma śladu żadnego w historii, nic nie wiemy, co wtedy było? No wiemy doskonale, bo mamy pisma z tamtego okresu ojców Kościoła. Wiemy nawet, jakie imiona mieli papieże, chociaż nie wszystkie życiorysy ich dobrze znamy. I właściwie w roku 325 jedyne, co się stało, to to, że Kościół wyszedł spod ziemia i mógł zaczął być legalny. Zaczął być tolerowany. Tak, zaczął być tolerowany jako równy z innymi religiami. Jeszcze wtedy nie był lepiej traktowany, tylko jako równy z innymi religiami. Ale teraz mam to, bo to jest moje, no, znaczy rozumiem, że jak mówię w tej pierwszej książce, no, że przechodziłeś przez pewne wątpliwości, pytania, które sobie zadawałeś, ale jak to się stało, że stałeś się takim doskonałym apologetą? To znaczy, czemu ty, no bo ty jesteś wykształcenia inżynierem, no to nie ma wiele wspólnego z apologetyką i skąd takie zainteresowania? Czy to jest coś, co było od dziecka cię gnębiło? Czy był jakiś okres w twoim życiu nawrócenia? Czy ktoś cię sprowokował? Skąd to się wzięło? Co było tą iskrą pierwszą? Zanim odpowiem, to chciałem zaprotestować. Uważam, że wykształcenie inżynierskie jest bardzo dobrym podkładem pod teologię i tutaj uważam, że ci wszyscy wielcy teologowie, święty Augustyn, święty Tomasz, wcale nie myśleli humanistycznie i głoszę hasła odbicia teologii od humanistów, dlatego że teologia to jest tak jak matematyka. W matematyce są aksjomaty pewne, na przykład w geometrii, a reszta to wnioski. I w teologii jest dokładnie tak samo. Są pewne aksjomaty, pewne prawdy wiary, a reszta to wnioski. Co spowodowało, co było tą iskrą, która spowodowała, że zacząłeś
szukać tej prawdy. Nie? Bo to do tego się to sprowadza, że człowiek musi żyć w prawdzie i czasami nas coś intryguje i musimy dotrzeć do tej prawdy. Tak, to było pod koniec pierwszej klasy technikum. Miałem przyjaciela baptystę w klasie i miałem taki, tak mi się wydawało, niepisany pakt, że nie nawracamy siebie nawzajem na te swoje wiary, tylko ubogacamy się, rozmawiamy o Biblii i tak dalej. W międzyczasie on już pół klasy zwerbował, że tak powiem. No i w końcu stracił cierpliwość. Powiedział Szczulek, bo ja miałem, nazywano mnie Szczulek. Teraz to nie widać specjalnie, ale nazywano mnie Szczulek. Mówi, Szczulek, no kiedy ty wreszcie przejdziesz do nas? No i się cała sprawa wypła. No ale argumenty miał silne, to znaczy tak mi się wydawało. Nie znałem wtedy za bardzo pisma dobrze. Poza tym katolik jak czyta pismo, to nie czyta najczęściej po to, żeby dyskutować i zakwestionować czyjąś wiarę. Więc te argumenty bardzo mną poruszyły i byłem bliski konwersji rzeczywiście na baptyzm, ale postanowiłem najpierw sprawdzić. I chyba uratowało mnie to, że nie sprawdzałem wszystkiego na raz, tylko po kolei. Brałem jedną rzecz, kopałem głęboko w Biblii, w Ojcach Kościoła, różnych autorów czytałem, myślałem, modliłem się. I za każdym razem okazywało się, że Kościół miał rację. Poszczególne tematy tak zacząłem przechodzić. No i tak się chyba zaczęło. A potem to już jakoś poszło. Ale widzisz, ale to jest ciekawe, bo jak patrzę na nasze życie, to znaczy mamy parę równoległych, że niektórych się dowiaduje teraz, to znaczy Szczurkiem mnie też nazywali w liceum. No proszę. Dlatego, że wąsy mi nie chciały rosnąć za bardzo, a koniecznie je chciałem zapuścić. I moje wąsy to jest w ogóle świadectwo wiary i mocy modlitwy, bo nie wiem, czy wiesz, ale ile razy szedłem do kościoła, brałem święconą wodę i się smarowałem pod nos, modląc się, żeby mi wąsy wyrosły. No także zobaczyć, jak wyrosły. Trzeba uważać, o co się modlimy, bo czasami Pan Bóg wysłuchuje naszych modlitw, także to było zdumiewające. No i też moja droga nawrócenia do kościoła też była poprzez baptystów w pewnym sensie, to znaczy ja też w pewnym momencie zacząłem negować niemalże wszystko, czego Kościół naucza, bo nie umiałem odpowiedzieć na takie najprostsze pytania właśnie, dlaczego my księdza nazywamy ojcem, skoro Pismo Święte mówi nie nazywajcie nikogo ojcem. No, rzeczy, które się wydają teraz wręcz banalne, ale człowiek, ludzie przez takie banalne rzeczy odchodzą od Kościoła. I dlatego dla mnie jest takie ważne, że te książki powstały. No, ja pisałem na blogu moim, w moich felietonach odpowiedź na niektóre z tych rzeczy, ale usystematyzować to, zrobić to razem. Moim zdaniem w ogóle to jest coś, co mnie teraz napędza, żeby jakoś dotrzeć do władz kościelnych, odpowiedzialnych na przykład za lekcje religii, żeby twoje książki stały się lekturą obowiązkową albo wręcz programem nauczania licealnego. Mhm. Uważam, że to jest najlepsza rzecz, którą trzeba by młodzieży zrobić, żeby... No bo właśnie mam do ciebie pytanie. Co ty sądzisz o lekcjach religii? Czy lekcje religii powinny być bardziej nauką, na przykład apologetyką? Czy powinny uczyć miłości do Pana Boga? Czy powinny być wiarą, chrześcijaństwem, czy powinny być raczej teologią, czystą nauką odłączoną? No, bo zgadzimy się, że są niektórzy nauczyciele religii, katecheci, którzy naprawdę potrafią przekazać tą miłość do Pana Boga. Ale to wydaje mi się, że to są raczej wyjątki, że większość tych lekcji religii, z tego co rozmawiam z młodymi ludźmi, to są zmarnowana godzina. Nie za bardzo wiadomo, co tam robić na tych lekcjach. Wydaje się, że przeniesienie lekcji religii do szkół i potrzeba gwałtownego zwiększenia liczby katechetów, no troszeczkę się źle odbiło na samej treści. Wydaje mi się, że lekcje religii w tej chwili bardziej są religioznawstwem niż katechezą. Na pytanie, czy bardziej miłość Boga, czy apologetyka, to odpowiem biblijnie, że należy robić to jedno i drugiego nie zaniedbywać. Bo chyba Pan Bóg chce być czczony tak, jak On chce. Tak? I do tego jest apologetyka. Na to miłości Boga raczej chyba nie przeszkadza.
Rzeczywiście na pewno dobrze jest, że gdzieniegdzie włącza się ewangelizację w katechezę, dlatego że katecheza w zasadzie powinna być po ewangelizacji. Trochę jest problemu w tym, że ta ewangelizacja jest robiona tak, jak każdy sobie wyobraża, i te wyobrażenia czasem niekoniecznie są no, właściwe, ale pewne dobre kierunki też są chyba w tej katechezie rozwoju. A jak techniczne zagadnienie wydawania książki? Jak to się da, bo czym innym jest etap dyskusji, czy z kolegami, czy potem w internecie, na forach, czy z tobą, czy ze mną. No, ale my raczej byśmy po tej samej stronie. Nie? Tak, ale ja część tego, co ty napisałeś, to włożyłem w te książki, tylko inaczej umieszczając. No tak, bo, no bo też na tym polega ortodoksja w Kościele, że o to chodzi, żeby nie wymyślać nowych rzeczy. Z wymyślania nowych rzeczy to same problemy powstają. To prawda. My jesteśmy karłami stojącymi na barkach olbrzymów. Tak, o to chodzi, żeby znaleźć dobrych, ortodoksyjnych nauczycieli i na tym budować i to przekazać. Ktoś może mieć na przykład dar wymowy lepszy albo dar pisania, ale nie o to chodzi, żeby wymyślał beletrystykę, tylko podać prawdę. Mamy przykłady takich znanych katolików medialnych, nie będziemy tu wymawiać żadnych nazwisk, że którzy mogą mieć doskonałą ideę ewangelizacji, na przykład w środowiskach, nazwijmy to liberalno-lewicowych, ale mają pewien problem z ortodoksją. I to od razu psuje, to jest ten łyżka dziegciu, która psuje garniec miodu, że wydawałoby się, że można by dużo... A zły, jak nas nie może ugryźć z lewej, to nas ugryzie z prawej. I dlatego jest dobrze tej ortodoksji się trzymać. Tak, no to jest przede wszystkim wygodne trzymanie się ortodoksji i skuteczne. Ja też uważam, że wymyślanie różnych rzeczy to niczego nie służy. Być może dlatego jest problem czasami z teologami, bo każdy naukowiec chce wymyślić coś nowego. I dlatego być może na przykład Marcin Luther był teologiem w Biblii, tak? No, to jest właśnie różnica między pastorem kościoła zboru baptystów, a tak, papieżem, że pastor ma w pewnym sensie większe prawa, bo papież nie może nic nowego wymyśleć. Papież może tylko tak przekazać depozytę. Pastor może gadać, co mu ślina na język przyniesie w zasadzie, i jeżeli uda mu się przekonać wiernych, to zostanie przyjęty dobrze. Wracając do sposobu wydania książki. Ja właściwie nie wiem. To znaczy, zwykle się robi tak, że się proponuje jakiś temat i wydawca zamawia. No, u mnie było zupełnie inaczej. Za każdym razem było tak, że miałem gotową książkę, no i po prostu rozsyłałem 40, 60, 80 maili do różnych wydawców. Przeważnie dwóch, trzech chciał wydać. Właściwie tyle. Aha. To dobrze, bo to jest właśnie fantastyczne, że są tacy ludzie, którzy mają takie wewnętrzną potrzebę robienia czegoś dobrego. Jedna z rzeczy, której mi bardzo brakuje po pontyfikacie Jana Pawła II, po tym, jak on, co on zostawił w Watykanie po sobie, że no ten medialny aspekt Watykanu w polskim języku w pewnym sensie został zaprzepaszczony, że na przykład na stronach Watykanu jest tak bardzo mało dokumentów w języku polskim, a brakuje mi tego, że są no oczywiście po łacinie wszystkie i po angielsku praktycznie wszystkie, są po niemiecku, są po hiszpańsku. Ja rozumiem, że hiszpańskojęzycznych katolików jest więcej, ale ten polski kościół jest istotny i czasami brakuje nam tekstów, czy na przykład ojcowie kościoła. Powiedz coś o ojcach kościoła, no bo to jest właśnie. To jest coś fantastycznego, że im bardziej, im głębiej się sięga wstecz, tym bardziej katolicki ten kościół jest i tak, to bardzo pomaga w apologetyce, a też brakuje polskich materiałów. Wydaje się, że kto chce się przekonać o tym, czy Kościół katolicki jest tym jedynym, powinien właśnie czytać ojców Kościoła, tych z pierwszego, drugiego, trzeciego wieku. Tak mało tego jest rzeczywiście dostępne, chociaż coraz więcej. Ostatnio trochę wychodzi. Niestety te książki są dosyć drogie. A wydaje mi się, że powinniśmy z nich czerpać również właśnie na lekcjach religii, bo to jest najlepszy dowód ortodoksyjności Kościoła katolickiego. Jeżeli przeczytamy, że ktoś w drugim czy trzecim wieku
opisuje mszę świętą. I są praktycznie, jest ten sam porządek tej mszy świętej. I nie ma wątpliwości on, czy następuje przemiana ciała Chrystusa. To jest to dużo lepszy argument, jeżeli wyjdzie ktoś i opowiada o tym jakby na podstawie samych jakichś teologicznych rozważań. Bo ci ludzie, którzy słuchali apostołów, czy ewentualnie uczniów apostołów, jeżeli mowa o późniejszych ojcach, no mają olbrzymi autorytet, bo przekazują z samego źródła tą naukę. Dlatego jeżeli ktoś chce zostać katolikiem, to niech czyta Ojców Kościoła. Tam są takie skarby. Mój tata się zdziwił, wyraził takie zdziwienie. Przeczytał w tej mojej trzeciej książce, tam bardzo dużo cytuję Ojców Kościoła. Powiedział, że nie zdawał sobie sprawy, że tak mądrzy byli ci ludzie i tak głęboko rozumowali. Bo nam się czasami wydaje, że trzeci wiek, co oni tam mogli wiedzieć, nie, że głupi jeszcze ludzie byli, prymitywni. Wierzyli w płaską ziemię. Tak. A to jest nieprawda i oni mieli tak wyostrzone umysły, tak logiczne to było wszystko, tak się zazębiało, że naprawdę mamy się czego od nich uczyć. Tak, i prawdę mówiąc, dzisiaj mamy dużo większy problem z logicznym myśleniem niż ludzie w dawnych wiekach. No i jest to coś fantastycznego. Ta trzecia książka to właśnie jest Kościół na celowniku, ale właśnie mówisz, wydawane są i są bardzo drogie. Jedna z rzeczy, która mi się bardzo podoba tutaj w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkam, czy tam w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkam, bo jesteśmy teraz w lesie, nagrywamy to w tajnym miejscu w lesie, to wszyscy ojcowie Kościoła są dostępni za darmo online. Po prostu można znaleźć praktycznie każdy tekst Ojców Kościoła, na przykład w newadvent.org chyba jest taka strona, gdzie jest i katolicka encyklopedia cała dostępna za darmo i ojcowie Kościoła i cała masa różnych innych materiałów, co naprawdę bardzo pomaga i przydałoby się, żeby w Polsce ktoś coś takiego zorganizował. No już nie będziemy ciebie tego może obciążać, choć kto wie. Mój starogrecki jest bardzo. Tak. Nie, ale na przykład książka profesor Świderkówny, ona jest już wydawna, ona też nie jest dostępna w PDF-ie jakoś, to jeszcze są jakieś prawa autorskie, ta książka powinna stać się domeną publiczną niedługo. Tak, nie? Ale również tak jak mówisz, pismo Ojców Kościoła jest środowisko takie teologów, niewielkie środowisko, które tłumaczy i rzeczywiście te tłumaczenia są i wydaje się, że byłoby bardzo korzystne do rozwoju wiary w Polsce, żeby one były dostępne online i chyba za darmo, chyba nas stać na to, żeby głosić w ten sposób Ewangelię. No to chyba tyle, co mi przyszło do głowy, Marku. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Wszystkich chciałem bardzo serdecznie zachęcić do obejrzenia kanału Marka. Marek, ostatnio ulubionym Twoim tematem, ulubionym czy takim, który odczuwasz potrzebę sprostowania, to jest kwestia odnowy w Duchu Świętym. Tutaj jest jakiś skrypt, który mogą tylko wybrani otrzymać na razie, ale to będzie temat kolejnej Twojej książki, bo odnowa w Duchu Świętym jest na tyle istotna, że musimy uważać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. To znaczy jest to coś fantastycznego, że Duch Święty działa w Kościele, ale zły duch też działa w Kościele i czasami się potrafi podszyć pod dobrego ducha i czasami ludzie są zagubieni, czasami mając dobre intencje trafiają w ślepy zaułek i nie jest łatwo tak rozeznać, którą drogą iść, tej ortodoksji, jak się trzymać. I Marek doskonale tutaj nam pokazuje to zagadnienie i z historycznego punktu widzenia. Co mi się podoba u Ciebie, bo wiesz, ja piszę jakieś tam felietony, ale one są takie powiedzmy bardzo popularne dla osób może dużo mniej przygotowanych, wydaje mi się przynajmniej. Natomiast Ty bardzo po inżyniersku do tego podchodzisz. Zgłębiasz temat, odnajdujesz źródła. Te źródła moje są bardziej anegdotyczne. Coś usłyszałem, coś zapamiętałem i opowiedziałem. I to jest pewnie prawda, ale na przykład jakbym miał udowodnić, dlaczego tak jest, no nie wiem, byłem na jakiejś konferencji i ktoś to opowiadał i ja jemu wierzę, bo on dla mnie jest autorytetem.
dla ciebie to nie jest wystarczający argument. Ty znajdziesz zawsze źródło, kto kiedy powiedział, dlaczego, w jakim kontekście. I to jest bardzo istotne, bo twoje książki i twoje filmy są oparte na bardzo mocnym fundamencie i bardzo trudno powiedzieć nie, bo jest inaczej, no bo z faktami się nie dyskutuje, fakty się przyjmuje do wiadomości. To jest tak, jak kiedyś mnie zapytano, dlaczego jestem apologetą katolickim. Odpowiedziałem, że jestem apologetą, bo lubię się spierać, a katolickim, bo lubię mieć rację. I tak to jest, że naprawdę to jest niesamowite. Spróbujcie zresztą sami. Jeżeli znajdźcie jakąś kwestię taką spolną między katolicyzmem a protestantyzmem, czy też innymi jakimiś wyznaniami, które nie należą do Kościoła Reformowanego, i spróbujcie naprawdę głęboko podążyć. Gwarantuję wam, że niczego nie ryzykujecie. Z całą pewnością okaże się, że to Kościół ma rację. A to, że piszę w ten sposób, po prostu na co dzień piszę projekty informatyczne i ta forma jest niestety widoczna w moich książkach. Czasem stety, czasem niestety. Felietony są lżejsze, łatwiej je czytać. Moje książki czasami niektórzy ludzie nie trawią, bo jest za dużo faktów, cytatów i tak dalej. I to nie każdemu odpowiada. Także wydaje mi się, że muszą być każda forma musi być. Dziękuję. Twoja Marku. Jest do czego innego, moja jest do czego innego, a się uzupełniamy. Dziękuję bardzo. Jeszcze przypominam o tych książkach Marka. Będą linki pod filmem, gdzie będzie można je kupić. I każdy katolik powinien mieć je w swojej bibliotece, bo tu jest naprawdę... To nie są książki, które koniecznie trzeba czytać od A do Z, ale po prostu jeżeli coś nas intryguje, to znajdziemy w spisie treści. Możemy na przykład chrzest dzieci, mamy od razu ileś rozdziałów, podrozdziałów, możemy to wszystko sprawdzić, dlaczego my te dzieci chrzcimy i 100 tysięcy innych pytań, więc serdecznie zapraszam do kupna tych książek. I jeszcze jedno, moje książki są interaktywne, to znaczy można do mnie napisać, jeżeli będę umiał, to odpowiem, jeżeli nie, to zapytam. Chyba. Tak. Dziękuję Marku, pozdrawiam serdecznie. Nagrywa się choć jedna kamerka, bo jedna widzę, że przestała. Się nagrywa. Dlatego zawsze uważam, że lepiej mieć dwie, bo coś zawsze źle pójdzie. Gasła, dziwne, bo się to nie ma. Pewnie prądu nie ma, coś musiałem źle podłączyć.